Annuncio vobis gaudium magnum <clears> Habemus <throat> papam Opatrzność Boża, a historyczne uwarunkowania człowieka współczesnego w świetle Soboru Watykańskiego II. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 18 czerwca 1986 roku. Prawda o opatrzności Bożej łączy w sobie liczne inne prawdy zawarte w stwierdzeniu. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Ze względu na swoje bogactwo i stałą aktualność, ta prawda wpisana jest bardzo głęboko w całe magisterium Soboru Watykańskiego II, które znakomicie ją ukazuje. W wielu dokumentach Soborowych znajdujemy odwołania do tej prawdy wiary. W sposób szczególny jest ona obecna w Konstytucji Gaudium et Spes. Wypada zwrócić na to uwagę w kontekście wszystkiego, co na temat opatrzności Bożej zostało już powiedziane w poprzednich katechezach. Konstytucja Gaudium et Spes podejmuje, jak wiadomo, temat Kościół w świecie współczesnym. Od pierwszych jednak paragrafów widać jasno, że podjęcie tego tematu na gruncie nauczania Kościoła nie jest możliwe bez sięgnięcia do objawionej prawdy o stosunku Boga do świata, czyli bodaj pośrednio do prawdy o Bożej opatrzności. Czytamy bowiem. Ma więc Sobór przed oczyma świat ludzi, Świat, który, jak wierzą chrześcijanie, z miłości Stwórcy, powołany do bytu i zachowywany, popadł wprawdzie w niewolę grzechu, lecz został wyzwolony przez Chrystusa ukrzyżowanego i z wstałego, po złamaniu potęgi złego, by wedle zamysłu Bożego doznał przemiany i doszedł do pełni doskonałości. Ten opis mówi, przynajmniej pośrednio, o opatrzności, zarówno jako o odwiecznym planie Boga wobec stworzenia, jak o realizowaniu się tego planu w historii, a także jako o zbawczej i eschatologicznej celowości wszechświata, a zwłaszcza świata ludzkiego, wynikającej z przeznaczenia w Chrystusie, który jest ośrodkiem i podstawą wszystkich rzeczy. W ten sposób Gaudium et Spes podejmuje i wyraża w innych słowach. Stwierdzenie dogmatyczne soboru Watykańskiego I. Wszystko, co stworzył, Bóg opatrznością swoją zachowuje oraz kieruje, sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego oczami. Także to, co stanie się z wolnej inicjatywy stworzeń. Właściwie już w samym punkcie wyjścia, gaudium et spes. Zarysowuje się bliski współczesnemu człowiekowi problem, który wiąże się ściśle z naszym tematem wzrost Królestwa Bożego, a rozwój ewolucja świata. Przypomnijmy teraz w ogólnym zarysie to, co Konstytucja mówi na ten temat, kładąc nacisk na jej podstawowe stwierdzenia. W świecie widzialnym, protagonistą rozwoju historycznego i kulturowego jest człowiek. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga i podtrzymywany przez Niego w istnieniu, aby panował nad resztą stworzeń. Człowiek poniekąd sam jest dla siebie opatrznością. Aktywność ludzka, indywidualna i zbiorowa, czyli ów ogromny wysiłek, przez który ludzie starają się w ciągu wieków poprawić warunki swego bytowania, wzięty sam w sobie, odpowiada zamierzeniu Bożemu. Człowiek bowiem, stworzony na obraz Boga, otrzymał zlecenie, żeby rządził światem w sprawiedliwości i świętości, podporządkowując sobie Ziemię ze wszystkim, co w niej jest, oraz żeby, uznając Boga stwórcą wszystkiego, odnosił do niego siebie samego i wszystkie rzeczy, tak aby przez poddanie człowiekowi wszystkiego, przedziwne było po całej Ziemi imię Boże. Ten sam dokument w jednym z poprzednich rozdziałów stwierdza, Nie myli się człowiek, gdy uważa się za wyższego od rzeczy cielesnych, a nie tylko za cząstkę przyrody lub za anonimowy składnik społeczności państwowej, albowiem tym, co zawiera jego wnętrze, przerasta człowiek cały świat rzeczy, a wraca do tych wewnętrznych głębi, gdy zwraca się do swego serca, gdzie oczekuje go Bóg, który bada serce. I gdzie on sam pod okiem Boga decyduje o własnym losie. Rozwój świata, zmierzający do ustanowienia porządku ekonomicznego i kulturowego, który będzie coraz pełniej odpowiadał wszystkim potrzebom ludzkim, wchodzi w zakres powołania człowieka do panowania nad światem. Stąd na równi z osiągnięciami również konkretne zdobycze cywilizacji naukowej i technicznej, jak też osiągnięcia kultury humanistycznej i mądrości wszystkich stuleci. Zawierają się w sferze opatrzności, w której uczestniczy człowiek, aby realizować plan Boży w świecie. W tym świetle Sobór widzi i uznaje wartość i funkcje kultury i pracy w naszych czasach. Konstytucją Gaudium et Spes opisuje w istocie nową sytuację kulturową i społeczną ludzkości, wyszczególniając jej cechy charakterystyczne i możliwości rozwoju, którego zawrotne tempo wzbudza podziw i nadzieję. Sobór uznaje wspaniałe osiągnięcia człowieka, które włącza w zakres planu i przykazania Boga i wiąże z Ewangelią Braterstwa, głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek pracą rąk swoich lub przy pomocy umiejętności technicznych uprawia ziemię, aby przynosiła plony i stawała się godnym mieszkaniem dla całej rodziny ludzkiej, i kiedy świadomie uczestniczy w życiu grup społecznych, wykonuje on objawiony na początku dziejów zamysłu Boży, że człowiek ma czynić sobie poddaną ziemię i doskonalić rzeczy stworzone. Tym samym doskonali też samego siebie, a równocześnie wypełnia wielkie przykazanie Chrystusowe o oddawaniu się na służbę swym braciom. Sobór nie pomija jednak wielkich problemów związanych z rozwojem współczesnego człowieka, w wymiarze osoby i wspólnoty równocześnie. Złudne byłoby mniemanie, że można nie zwracać na nie uwagi, tak jak błędem byłoby traktowanie ich w sposób niewłaściwy lub powierzchowny, trwając w absurdalnym przekonaniu, że niepotrzebne jest jakiekolwiek odniesienie do opatrzności czy woli Bożej. Sobór mówi: Za dni naszych rodzaj ludzki, przejęty podziwem dla swych wynalazków i swojej potęgi. Często jednak roztrząsa niepokojące kwestie dotyczące dzisiejszej ewolucji świata, miejsca i zadania człowieka we wszechświecie, sensu jego wysiłku indywidualnego i zbiorowego, a wreszcie ostatecznego celu rzeczy i ludzi. Następnie wyjaśnia, jak to bywa przy każdym kryzysie wzrostu, przemiana ta niesie z sobą niemałe trudności, i tak rozpościerając tak szeroko swoją potęgę, Człowiek nie zawsze potrafi wprząć się w swoją służbę. Usiłując wniknąć głębiej w tajniki swego ducha, często okazuje się bardziej niepewnym samego siebie. Odkrywając krok za krokiem coraz jaśniej prawidła życia społecznego, waha się co do kierunku, jaki należałoby nadać temu życiu. Sobór mówi wyraźnie o sprzecznościach i zakłóceniach równowagi, które są wynikiem szybkich dokonujących się nieraz bezładnie przemian w sytuacji społeczno-ekonomicznej, w obyczajach i kulturze, a także w myśleniu i świadomości człowieka, w rodzinie, w stosunkach społecznych, w stosunkach pomiędzy grupami, wspólnotami i narodami, przemian, które prowadzą do wzajemnych nieufności i wrogości, konfliktów i udręk, których sam człowiek jest zarówno przyczyną, jak ofiarą. Wreszcie sobór dochodzi do sedna problemu stwierdzając: Zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat, wiążą się z bardziej podstawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. Twierdzenie, że przypisywane sobie przez człowieka panowanie nad światem jest absolutne i radykalne i że można je urzeczywistniać bez żadnego odniesienia do Bożej Opatrzności, jest całkowicie nieuzasadnione w obliczu sytuacji, w jakiej żyje człowiek w świecie współczesnym. Przekonanie, że można zbudować swoje życie i ze świata uczynić królestwo szczęścia tylko przy pomocy własnych sił, jest próżnym i niebezpiecznym złudzeniem. Pokusie tej uległ współczesny człowiek. Nie pomnę, że także cywilizacja industrialna i postindustrialna. Jest uzależniona od praw natury. Człowiek jednak łatwo ulega zaślepieniu przekonaniem o swojej samowystarczalności, w stopniowym opanowywaniu sił natury, prowadzącym do zapomnienia o Bogu lub do zajęcia jego miejsca. Przekonanie to przybiera dzisiaj w niektórych środowiskach postać manipulacji biologicznej, genetycznej, psychologicznej, która, jeśli nie kieruje się kryteriami prawa moralnego, czyli nie zmierza do realizacji Królestwa Bożego. Może przerodzić się w panowanie człowieka nad człowiekiem, pociągając za sobą tragiczne i żałosne konsekwencje. Sobór uznając wielkość, a zarazem ograniczenie współczesnego człowieka w słusznej autonomii rzeczy doczesnych, przypomina mu prawdę o Bożej Opatrzności, która wychodzi człowiekowi naprzeciw, ofiarowując mu wsparcie i pomoc. W takim związku z Bogiem Ojcem, Stworzycielem i Opatrznością, człowiek może stale odkrywać fundament swojego zbawienia. Dzisiaj, w czasie Audiencji Środowej, rozwijamy w dalszym ciągu temat główny naszej katechezy, mianowicie prawdę o opatrzności Bożej. Ta prawda jest wpisana głęboko w całe objawienie Boże, wpisana w oba testamenty. Jak o tym mówiliśmy wcześniej w czasie tych samych środowych kateches. Dzisiaj pragnę zwrócić uwagę naprawdę o opatrzności Bożej, tak jak ona zawiera się w nauczaniu Soboru Watykańskiego II. W całym nauczaniu, a zwłaszcza w dokumencie Gaudium et Spes, czyli Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym. Właśnie ten dokument jest szczególnym wyrazem, można powiedzieć, katechezy magisterium. Przede wszystkim Kościoła współczesnego na temat Opatrzności Bożej. Zajmuje się bowiem stosunkiem Boga do świata, w szczególności do człowieka w świecie, a to jest nic innego jak prawda o Bożej Opatrzności. Zajmuje się ten dokument Soboru Watykańskiego II stosunkiem Kościoła do świata, ale równocześnie w tym stosunku Kościoła wyraża się prawda o Bogu, który jest Opatrznością, który kieruje światem począwszy od momentu stworzenia. Stwarzając świat, Bóg skierowuje ten świat stworzony do jego właściwych celów, do jego przeznaczeń. Stwarzając w świecie człowieka, stwarza Bóg równocześnie tego, któremu świat widzialny, a przynajmniej tę ziemię, na której człowiek mieszka, powierzył. A więc człowiek, jak uczy wspaniale święty Tomasz Zakwinu, jest poniekąd sam dla siebie opatrznością. Jest sam dla siebie opatrznością, ponieważ stworzony na obraz i podobieństwo Boga, może kierować rozumem i wolną wolą swoje czyny dla dobra całego stworzenia, dla dobra świata widzialnego, przede wszystkim dla dobra ludzkości. Wtedy jest naprawdę opatrznością, wtedy naprawdę współpracuje z Bożą opatrznością. I Sobór Watykański II daje wyraz swojego, żec można, uznania więcej swoich pochwał dla wszystkich osiągnięć człowieka w świecie współczesnym, gdy chodzi zwłaszcza o postęp naukowy, o postęp techniczny, o opanowanie świata i jego energii, które coraz dalej się rozwija. Równocześnie jednak tenże sam sobór w tym samym dokumencie daje wyraz swoim obawom związanym z tym postępem i rozwojem. Mianowicie ten postęp człowieka jest zagrożony w wieloraki sposób z powodu grzechu. Jesteśmy świadkami różnych możliwych nadużyć płynących właśnie z tego pełniejszego, bardziej rozległego dysponowania środkami, które człowiek wytworzył przy pomocy swojej nauki i techniki. I tutaj rodzą się zagrożenia, o których wszyscy wiemy, nie trzeba ich specjalnie wymieniać. Wiemy o ogromnym zagrożeniu atomowym, które ma charakter i wojenny, i pokojowy. Wiemy o ogromnych zagrożeniach, tzw. ekologicznych, związanych ze środowiskiem naturalnym człowieka, wiemy nade wszystko o zagrożeniach idących w głąb. To wszystko, co grozi człowiekowi jako takiemu, jeżeli źle rozumie swoją misję opatrznościową w stosunku do świata, jeżeli źle rozumie swoją autonomię w świecie i próbuje ją realizować jako całkowitą niezależność od stwórcy i od jego odwiecznego prawa. A zwłaszcza od prawa miłości. W ten sposób nauka o opatrzności Bożej została wpisana, można powiedzieć, w tę wielką katechezę Soboru Watykańskiego II, jaką jest konstytucja o kościele w świecie współczesnym. Warto do tego dokumentu powracać, rozczytywać się w nim, jak zresztą we wszystkich innych dokumentach, bo one pomagają nam pogłębiać naszą wiarę i nasze życie chrześcijańskie. Pozdrawiając wszystkich tutaj obecnych pragnę raz jeszcze nawiązać do tego komunikatu jednego z ostatnich konferencji Episkopatu Polski, który mówi o uwięzionych. Pragnę dać wyraz troski o wszystkich naszych rodaków, uwięzionych. Zwłaszcza z powodu ich przekonań. Wchodzą tu w grę jakieś podstawowe prawa człowieka pragnę nade wszystko polecić modlitwie tych wszystkich naszych braci i siostry, uwięzionych. O których myślą rodacy, nie zostawiają ich samymi, myślą, troską i modlitwą wspierają, bo chodzi o to, ażeby świat, w którym żyjemy, a w tym świecie nasza ojczyzna, były bardziej godne człowieka, były prawdziwym mieszkaniem ludzi ludzi żyjących w prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Oto zabiegamy wszędzie wśród wszystkich narodów.

Sì, in cielo e in terra. il nostro, quotidiano da noi soli e che dimette vita nostra, sì, puro nostri nostro inizio, e i vittori nostri, e te lo induca in tentazione.